Heksartrius parry może osiągnąć długość około 40 do 90 mm u samców i około 40 do 54 mm u samic, długość od czubka szczęki do czubka skrzydła. Niektóre osobniki podgatunku sumatry Heksartrius parry paradoxus może osiągnąć długość około 97 mm. Ciało jest umiarkowanie wydłużone, mało błyszczące, podstawowym kolorem jest czarny. Samce mają długie szczęki skierowane w dół od podstawy, z rozwidlonymi końcówkami i dużą żółtą lub jasno-pomarańczową plamą zajmującą tylne trzy czwarte każdego elektronu. Przedimek jest krótki. Kąt boczny przedtułowia jest bardzo ostry. Głowa jest bardzo szeroka, dość nierówna i nierówno nakłuta. Żuchwy są mocno zakrzywione, gęsto ziarniste, z ostrym zębem skierowanym do góry i drugim skierowanym w dół. Przednia piszczel jest drobno ząbkowana, a środkowa piszczel ma mocny boczny kręgosłup. Na przednim skrzydle widać parę brązowych plam. Koło życia jaja są składane w zgniłym drewnie, czasem w tunelach wykonanych przez samice. Larwy żywią się zgniłym drewnem. Stają się poczwarką po około 6-9 miesiącach. Dorosłe osobniki pojawiają się około miesiąca po przepoczwarzeniu. Życie dorosłych trwa około 6-8 miesięcy. Żywią się sokiem i owocami. 5. Dystrybucja gatunek ten występuje w lasach Azji południowo-wschodniej, Indonezji i Indii.